Dzień dobry w kolejny dzień. O, Emil właśnie poszedł ze śmiećmi, a ja już się zbieram też, bo idziemy właśnie do domu. Kolejny dzień pracy. Kilka rzeczy muszę zabrać, bo się pokończyło. No i zbieram buty i uciekam. Robimy dalej. Emil już samochód odmraża. Nie to, co ja wczoraj. Nie to, co ja wczoraj. Dzień wcześniej to ja ręką ten śnieg zbierałam i z tego, i z... co się mówi, no? Tutaj z góry całe, nie? Z dachu. Śnieg zbierałam, bo tak napadało i mówię, dobra, to ani miałam nic przy sobie, a byłam na spacerze z psem i z Boryskiem, poszliśmy na dwór, to ręką. A dzisiaj właśnie, im przy troszeczkę wcześniej, już samochód się grzeje, także zaraz śmigamy. Jeszcze Maxa muszę wziąć, bo psiak idzie, dobra. Dzień dobry. Na dzień dzisiejszy wam powiem tak, wczoraj cały dzień przeleżałam, nie wiem, czy to od Borysa jelitówka, czy co, nie mam pojęcia, żołądek, brzuch, w stanie nie byłam wstać w ogóle, także cały dzień, dość, że przeleżałam, to jeszcze przespałam. Dzisiaj lepiej, ale jeszcze nie jest to, co bym chciała, jestem osłabiona. Ale to nieważne, trzeba się wziąć w garść i zacząć nowy dzień. Jeszcze co chciałam wam powiedzieć. No dobrze, wczoraj Emil wspominał u siebie na filmiku. Te osoby, które go nie oglądają, a są tylko u mnie, dostaliśmy i Emil i ja zegarki firmy Garrett do przetestowania i do recenzji, żeby wam tutaj powiedzieć o nim troszeczkę więcej. Bardzo ładnie, pierwsze co, to bardzo ładne opakowanie, bardzo eleganckie. Naprawdę także jak ktoś by prezent chciał kupić, to idealne. Bo bardzo ładnie się prezentuje. Do tego ja dostałam taki. O. Ja to wam ściągnę. Oczywiście tu jest naklejeczka. Mam jedną rękę, więc już wam mówię dokładnie. Garrett Lady Elegance RT Gold Steel. Taki właśnie dostałam. No naprawdę. Jest elegancki? No jest. Fajnie, nie miałam zegarka. Kurczę, nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz jakikolwiek miałam na ręce. Przyda się, ponieważ wiem, że te smartwatche i nie tylko te mają fajne funkcje, ale ja się naprawdę muszę, jak to się mówi, instrukcje, o tak, instrukcje muszę poczytać, popatrzeć, jak one się tutaj prezentują, jakie funkcje mają i wam wszystko o nich opowiem. Widzę tutaj jeszcze w kartoniku, że jest kolejne opakowanie. W opakowaniu, o no proszę, w opakowaniu dostałam na zmianę pasek różowy. Fajny, bo ja uwielbiam różowe, także akurat pasuje. Co jeszcze? No i oczywiście instrukcja i karta gwarancyjna, ale fajnie, no. Także muszę ją doczytać. No ale, aha, no i oczywiście ładowarka. Na magnes, tak? One takie są właśnie. Dobrze, a ja w tym czasie sobie zegarek sobie będę musiała prawdopodobnie naładować, bo Emil wczoraj musiał go podładować, bo był wyczerpany, więc ja będę musiała zrobić to samo. No i oczywiście recenzja dla was będzie, jak się sprawuje, czy jestem zadowolona i
I czy mi pasuje w ogóle, dobra? A teraz uciekam sobie, tylko go tutaj ładnie schowam. O, położę, zaraz sobie go naładuję. I ja uciekam do Emila, bo on już jest na budowie. Dzisiaj, z tego co się orientuję, przyjechał pan, który będzie mierzył nam szczelność naszego domu. Tam dokładnie tego dachu. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak to, czy ta piana pór trzyma wszystko, czy okna są też no, dobrze przymocowane i wszystko to trzyma. Nie wiem, zobaczymy, jak to działa. Ja się nie orientuję. Wiem, raz widziałam chyba na internecie, że ktoś taki test robił, ale jak to wygląda na żywo i z własnego doświadczenia tego nie widziałam. Dobra, to ja uciekam i widzimy się już tam. Jeszcze nie uciekłam, jeszcze stoję w tym samym miejscu. Wszystko zobaczycie na kanale Emil Koszty Budowy, ponieważ no nie będę drugi raz pokazywać tego samego, także zapraszam do niego. Emil już mnie nagrywa. Tak, dzisiaj jest z rana. Ja dzisiaj z rana tak. Obiad już w piekarniku. Ćwiartki robię w rękawie. A tutaj przy okazji oczywiście miejsce pracy sprzątam, tak? No bo ja to ja. Emil tam u siebie, jak to się mówi, w dużym pokoju ma ten bałagan, za którego zawsze tam krzyczę na niego. Dobrze, słuchajcie, ja teraz wam powiem tak. Noszę zegarek, który dostałam do przetestowania. O! Bardzo fajny. Ja już wcześniej mówiłam, że jest bardzo elegancki. Tak, jest elegancki, bardzo mi się podoba. Ma fajne funkcje. Jestem zadowolona z niego, mimo tego, że dopiero mam go 3 dni. Już mogę się na ten temat wypowiedzieć, jak mi się z nim funkcjonuje, ponieważ wcześniej wspominałam, że zegarek na mojej ręce nie był od bardzo, bardzo dawna i teraz mam okazję go nosić. Oczywiście pierwszy dzień było dziwnie mieć zegarek na ręku, już się przyzwyczaiłam. O, psiak również tutaj jest, tym razem do Emila się tuli, a nie do mnie. No, dobra. Właśnie chciałam powiedzieć, że tak, że zegarek użytkuję, śpię z nim, ponieważ osoby, które mają smartwatcha, a jest na pewno was... Emil, no przestań, ja tu przed chwilą sprzątałam. Ten Emil. Smartwatche pewnie wielu z was ma, oczywiście pewnie są osoby, które też nie mają. Tak jak ja nie miałam. Jestem zadowolona, słuchajcie, bo tak, bateria fajnie, ponieważ jest użytkowany 3 dni, 60% cały czas mi pokazuje, że jest. Ale tak szybko sobie, bo ja mam taki troszeczkę, muszę sobie zmienić tą częstotliwość, żeby mi się wyłączał troszeczkę później. Ale to jest do zrobienia. Na razie mi nie jest potrzebne, żeby on się uaktywiał non-stop. Dobrze, 60% trzeci dzień bez ładowania. Oczywiście jak go dostałam, był rozładowany tak jak u Emila na filmiku też tam wspominał, więc ja go podładowałam do pełnej baterii i użytkuję codziennie, śpię z nim również, jak powiedziałam. Wiecie co, ma różne funkcje, bardzo no, mnóstwo tych funkcji jest. Poprzez na przykład tutaj taki kinowy, tryb kinowy, gdzie wczoraj nawet syn mi włączył, mama mówi, na noc jak ty śpisz z nim, to możesz sobie zrobić tryb kinowy, ponieważ ściemnia ekran, tak, że jest ciemniejszy i też nie przeszkadza, nie będzie mi wibrować, że ktoś mnie obudzi, jakbym dostała jakąś wiadomość. Oczywiście jest sparowany z moim telefonem,
aplikację musiałam ściągnąć. Jest bardzo łatwy w użyciu. Już pokazuję tak szybciutko. Aplikacja jest. Też jest wyraźna, przejrzysta. Nie ma żadnych jakichś tam problemów, żeby się z nią po prostu zaprzyjaźnić. Fajnie tutaj z tym snem, bo oczywiście ja tutaj widzę u mnie również i są kroki, jakie wykonuję. Dzisiaj akurat no niezbyt dużo, bo jeszcze jestem w domu. I mój sen. Mój sen jest tutaj widoczny 6 godzin 46 minut. Jest pełno kreseczek, tak jak teraz widzieliście, ale szczegółowe dane mam tutaj na tej mojej aplikacji, gdzie mogę sobie też wejść i mogę sobie dokładnie sprawdzić, jaki miałam dzisiaj i przez cały tydzień, czy przez cały miesiąc sen. Do tego jest tętno. Pełny czas tętna, żeby mam i tętno, i pełny czas tętna, takie już tutaj dokładnie. Ciśnienie krwi, saturacja i również różne aplikacje, takie jak właśnie sport. Ja tu z tym sportem to tak na bakier, bo nie lubię biegać, ale jeśli przyjdzie wiosna, będę musiała się troszkę wziąć za siebie, to może tego ruchu będzie trochę więcej. Chociaż tutaj jest też opcja spacer, więc też bez problemu mogę sobie taką opcję włączyć. Na razie wystarczą mi kroki. Że Emil za kamery się uśmiecha. Spacer. Spacer to idealna dla Ciebie jest opcja na tym zegarku. Tak. Pokażę Ci, ile kalorii zużyłaś przez spacer. Jest mnóstwo. O, to mnie zaskoczyło, ponieważ no mówię, no nie miałam styczności wcześniej ze smartwatchem. Zaskoczyło mnie bardzo dużo właśnie tych tarcz. Mogę sobie tutaj wyświetlaczy ustawić. Oczywiście w telefonie mamy tylko 4, ale na aplikacji jest ich mnóstwo. Zbliżają się święta i również są tam świąteczne, że mogę sobie właśnie zrobić jakiś świąteczny zegarek, gdzie będę miała ładną świąteczną tarczę. Co jeszcze? Misiu, twoje dziecko. Nie, nawet, mi go tutaj nie dawaj. On do ciebie widzisz woła, a nie do mnie. No, dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj tak szybciutko. Tak jak wspomniałam, fajna opcja u mnie, no oczywiście wiadomości widzę, do tego jak przychodzi połączenie również, ja akurat mam teraz wyczyszczone, ponieważ jak ktoś do mnie dzwonił, to sobie mogę to bardzo szybciutko wyczyścić, żeby mi się tutaj nie zbierało. I tak jeszcze chciałam powiedzieć, że łatwy w obsłudze, to już Wam powiedziałam i o, jest jedna nawet gra. Jest muzyka, no aparat oczywiście, pogoda, o też fajna sprawa pogody. Ja Wam pokażę inny sposób sprawdzenia sobie pogody, o jaką pogodę mamy dzisiaj i również na taki tydzień, także też fajna to jest sprawa, bo właśnie mogę codziennie posprawdzać sobie, nie muszę wchodzić w telefon. Coś jeszcze chciałam tak szybciutko powiedzieć, a o tej muzyce. Mam aplikację muzyki. Wiadomo, że człowiek słucha i radia, i mają niektórzy różne aplikacje do odsłuchiwania muzyki. Też mogę sobie tutaj sterować, czyli zatrzymać muzykę, przełączyć na kolejną lub ją wyłączyć. Także też fajna sprawa, bo nie muszę tego telefonu trzymać w ręce czy go wyciągać, tylko mogę sobie go gdzieś tam mieć schowanego i tutaj sobie sterować zdalnie. Co chciałam powiedzieć? Link do zegarka będzie w opisie pod moim filmikiem. Do tego chciałam powiedzieć, że jest kod rabatowy, który jest ważny do końca lutego 2023 na hasło vlog20. Oczywiście ten kod rabatowy działa na produkty nieprzecenione i nowości. Maksiu, ty mi nie dasz normalnie. Wszystko znajdziecie oczywiście w opisie, jaki to model również Wam przedstawię. No i ja jestem zadowolona. Fajna opcja na prezent, jeśli właśnie idą święta. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na prezent, a jeśli ktoś z Was, z Waszych bliskich nie ma smartwatcha, to wydaje mi się, mogę Wam powiedzieć, że będzie ktoś zadowolony, jeśli by dostał taki prezent. Kupujcie zegarki i przestańcie kupować w końcu już te skarpetki i krawaty. Dobra, to tak na tyle.
ode mnie pozdrawiam, do zobaczenia. My idziemy niedługo na budowę, bo tam jest mnóstwo pracy. Tak, Maksiu? No jest mnóstwo. Oj, ten Emil, to my z tym psem, ja wiem, świrujemy. Już nieraz ktoś tam mi napisał. Dziecko nasze. Ale to jest nasza rodzina, członek rodziny. Daj buziaka pan ci. Daj, ja wiem, że ty chcesz. Daj buziaka. Nie, Misiu, już za dużo mam buziaków od ciebie. Ile już nie wytrzymuję naporu tych buziaków. Tak. No, także to wiecie, Borys i psiak to po prostu jak moje dzieci. A ja? Jeszcze nie moim dzieckiem nie jesteś. Ale chciałabym być czasami. Tak. Miałam okazję jeszcze zobaczyć, tak szybciutko wam powiem, miałam okazję zobaczyć na żywo, jak kamera termowizyjna działa. No kurczę, byłam zaskoczona, bo naprawdę bardzo fajnie zadziałała. Zostało zrobione zdjęcie mnie i Emila, oczywiście z nosami, tam nie wiem, czerwone to były te nosy, nie? No bo, czy ciemne, że zimne po prostu, że dobrze oddychamy przez nos. Piesek na początku, bo ja też właśnie widziałam, nie wiem czy to jest na zdjęciu, ale ja to widziałam, że piesek jak przyszedł z dworzu, miał zimne jeszcze uszy i łapki i kawałek ogona, a resztę tutaj był ten, jego włosy, jego tłuszczyk go ogrzewają. Dobra, to tak na tyle ode mnie. Pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że te vlogi moje będą częstsze i łapki w górę oczywiście dajcie dla motywacji. Pozdrawiam, pa!